Jeżeli chodzi o członków byłej ekipy i to, jak sobie aktualnie radzą na YouTube, można powiedzieć z czystym sumieniem, że jedyną osobą, która robi dobre wyświetlenia po rozpadzie ekipy, jest Patecki. Jego wyświetlenia plusują się w przedziale od 400 do 700 tysięcy wyświetleń, a filmy mają bardzo pozytywny odbiór, co widać po komentarzach, a także po ilości łapek w górę. Inni byli ekipowicze, tacy jak Marcysia, Tromba, Murcik, Mini Mike czy Poczciwy Krzychu, mogą tylko pozazdrościć takich wyników. Ten ostatni, czyli Poczciwy Krzychu, mimo moim zdaniem dosyć interesującego kontentu, nie umie przebić ostatnio granicy 100 tysięcy wyświetleń. Kontent, jaki robi, skupiając się na samochodach, wymaga sporego wkładu finansowego w stworzenie kolejnych odcinków. Przy aktualnych wyświetleniach, które Poczciwy Krzychu zdobywa, całość może mu się po prostu nie spinać finansowo, stąd jego ostatnia decyzja o zamknięciu kanału. W ostatnim filmie, który przesłał na swój kanał, powiedział, że jest to już ostatni. Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnej i ostatniej części naszego Eurotripa. Ta poświęcona będzie wyjazdowi na Red Bull Ring, na pierwsze w moim życiu F1. Będzie to też ostatni film na tym kanale, a przynajmniej taki normalny film, bo pojawi się jeszcze film wyjaśniający, dlaczego podjąłem taką decyzję. Zaznaczył przy tym, że jeszcze pojawi się również film wyjaśniający całą sytuację. Tekst na tym kanale może sugerować, że Poczciwy Krzychu będzie dalej nagrywał filmy, ale już na innym kanale YouTube. Odbiór tej wiadomości przez wielu widzów tego youtubera był jednoznaczny. Większość była po prostu smutna, że pewna era się już kończy. Trzeba mieć na uwadze, że niektóre projekty wymagają sporego nakładu finansowego, a w przypadku kanału Strict zajmującego się motoryzacją, ten jest na pewno wysoki. Na tę chwilę nie pozostaje nam nic innego, jak jedynie czekać na film wyjaśniający, z którego zapewne się dowiemy więcej. A przede wszystkim, jakie będą kolejne kroki w karierze internetowej Poczciwego Krzycha, bo być może będzie on kontynuował swoją twórczość w jakimś nowym projekcie. A jeżeli chodzi natomiast o karierę Daniela Magikala, to mimo sporych kontrowersji, wielu ludzi chętnie zobaczyłoby go jeszcze raz w oktagonie. Jego ostatnia walka odbyła się w Federacji Fame MMA w 2018 roku, gdzie zawalczył z Rafoniksem i pojedynek ten przegrał. Walka odbiła się dosyć dużym echem w internecie, gdyż Magikal podczas starcia z Rafoniksem złamał nogę. Był to też, co by nie patrzeć, początek ery Freak Fightów w Polsce. W życiu, tak. Nawet po transmisji? Nie, myślałem. No tutaj widać, że naprawdę Rafoniks nie ma litości dla Magikala. Od tamtego momentu minęło już sporo czasu, Daniel Magikal nie stoczył żadnego pojedynku. No ale wszystko może się zmienić, bo według ostatniej wypowiedzi Adriana Ciosa na jego live na platformie TikTok, Magikal zobowiązał się do stoczenia z nim walki, jak ten wygra walkę z jego bratem Łukaszem. Mogę powiedzieć, Daniel Magikal zobowiązał się, że jeżeli wygram z jego bratem, wtedy on wychodzi ze mną do walki, więc wydaje mi się, że innej opcji nie ma niż to, żeby tucznik chociaż raz dotrzymał słowa i wyszedł do walki. No i to wszystko mogę powiedzieć, że liczę na to, że ja uważam, że zrobiłem swoje. Na początku zostałem wyrzucony, wypędzony, wyszedłem teraz do walki normalnie, jakoś teraz nie było problemu, przemieliłem młodego i teraz uważam, że pozostaje tylko Magikal, no stary. I to wszystko. Pozdrawiam MKS, więc mam nadzieję, że dotrzyma słowa. Adrian Cios ostatnią walkę z Łukaszem Magikalem wygrał, więc jeżeli wierzyć słowom Adriana, to teraz czeka go pojedynek z Danielem. Czy obietnica Daniela Magikala jest prawdziwa? Tego jeszcze nie wiemy, bo ten całej sytuacji jeszcze nie skomentował. Oczywiście taki pojedynek byłby jeden z większych powrotów i przyciągnąłby na pewno sporą widownię. Pytań o tę walkę może być więcej, bo kto chciałby ją zorganizować? Fame MMA odpada, Prime raczej też nie byłoby zainteresowany, więc może Cloud MMA? Na ten moment z odpowiedziami na te i inne pytania musimy jednak poczekać. Czekać za to nie musimy na książkę od Pauliny Kozłowskiej, bo ta ma pojawić się już na początku września. I pewnie zapytacie, o czym owa książka ma być. No więc była dziewczyna Mini Mike'a planuje wypuścić książkę o budowaniu marki osobistej w internecie. To trochę tak, jakby ktoś, kto odziedziczył majątek, miał napisać książkę o zarabianiu milionów. To porównanie w dużej części oddaje pomysł Pauliny. Trzeba pamiętać, że Paulina Kozłowska w internecie pojawiła się dzięki temu, że była po prostu dziewczyną Mini Mike'a. Samo wydanie książki o takiej tematyce wydaje się mocnym strzałem w kolano, co zresztą widać po komentarzach. Wpis ten na Twitterze skomentowały takie osoby jak Zebo, Nerwarian czy były ekipowicz Tromba, a przede wszystkim sam Mini Mike. No i raczej nie są to przyjemne słowa, a przynajmniej nie takie, której spodziewałaby się sama Paulina po swoim byłym partnerze. Ten w odpowiedzi na ten komentarz, tu cytat, może na pierwszej stronie będzie dedykacja dla ciebie, odpisał. Liczę na to, po czym w kolejnym komentarzu napisał, jak można wydać książkę, która jest pusta. Również trzeba mieć na uwadze fakt, że Mini Mike też od samego początku nie budował sam marki osobistej, tylko po prostu został członkiem ekipy. Reszta komentarzy również nie wypowiada się zbyt dobrze o Paulinie, więc zabieg ten z wydaniem własnej książki o takiej tematyce trzeba uznać za totalnie nietrafiony. O wiele lepiej przyjęłaby się książka z zakresu kosmetyki, w której również Paulina się rozwija. Trafiony czy nie, pozostaje również do oceny zakup samochodu przez Kickstera. Ten wydał kwotę 12,5 tysiąca złotych na samochód o dość osobliwej urodzie. Jest to i tutaj należy otworzyć
duży cudzysłów, replika Lamborghini, zbudowana na bazie Porsche 924. Samochód należał kiedyś do Toby Kinga, czyli muzyka pochodzenia romskiego. I wiąże się z nim dosyć ciekawa historia, którą w skrócie Kickster przedstawił w swoim filmie. Jaka jest w ogóle geneza tego samochodu, bo nie wszyscy w tych czasach internetowych mogą kojarzyć temat. Wynikła z nim pewna drama, taka dość duża drama, gdzie redaktor naczelny ówczesnego Top Gear Polska, już nawet Top Geara w Polsce nie ma, redaktor naczelny Top Gear Polska powiedział jakieś, czy napisał nieprzychylne słowa na temat tego typu tuningu i w ogóle tego auta. No, że jest paskudne, że w ogóle bezguście, jak w ogóle można zrobić coś takiego, no generalnie jakieś tam nieprzychylne słowa. No i właściciel tego pojazdu, czyli sławienny Toby King, czyli syn osoby, od której dzisiaj tutaj to kupujemy, nagrał filmik na zasadzie, ty zapało, co ty się znasz i tak dalej. Ty frajerze łysy. Ciebie nawet na takiej Lambo nie stać. Niestety samochód jest w dość opłakanym stanie. Spore ubytki w lakierze, pęknięcia na elementach, a przede wszystkim kopcący silnik sprawia, że ta słynna replika Lambo będzie musiała być sporo doinwestowana przez Kickstera. A jakie będą dalsze losy tego samochodu? Tego jeszcze nie wiadomo i nawet sam Kickster nie ma jeszcze do niego większych planów. Dajcie w ogóle znać, co zrobić z tym samochodem. Jakie byście chcieli odcinki, czy całą serię w ogóle z przebudowy tego samochodu być może byście chcieli. No nie wiem, dajcie znać naprawdę. Ja nie mam na razie pomysłu. Na razie się cieszę, że mówiliśmy, że to jest u nas, a później się pomyśli. Nie pozostaje nam nic innego, tylko czekać na kolejne filmy z udziałem tego dosyć specyficznego pojazdu. Specyficzna okazała się również być odpowiedź dyrektora placówki Domu Dziecka w Toruniu, który odmówił pomocy ze strony Daniela Magikala. Ten chciał przekazać datek w wysokości 3,5 tysiąca złotych na Dom Dziecka w Toruniu, jednak dyrektor tego środka odmówił. Można się tylko domyślać, że decyzja ta była spowodowana prawdopodobnie złą reputacją influencera i toruński Dom Dziecka nie chciał być kojarzony z tym panem. W związku z takimi okolicznościami Magikala powiedział, że zorganizuje live, na którym wylosuje miejsce, gdzie trafią pieniądze. Siemanko kochani, słuchajcie, już pieniążki 3,5 tysiąca złotych, wszystko doszło. Niestety dyrektor placówki Domu Dziecka w Toruniu odmówił. Nie chce, żebyśmy tam pomagali, nie chce, żeby dzieci dostały nowe plecaki, wyprawki do szkoły i tak dalej. Dlatego postanowiłem, że wysłucham was, wysyłajcie mi swoje propozycje, gdzie te pieniądze mogą się przydać. Napiszę powiedzmy 10-15 wybranych osób, czy też miejsc, czy co tam zaproponujecie i zrobimy na przykład losowanie na żywo, w czasie live'a wylosujemy jedną losową, wybraną przez was osobę, czy zbiórkę i myślę, że to będzie fajnie, to będzie wobec was fair. No jest mi przykro, chcieliśmy dzieciom pomóc, normalnie tam do szkoły kupić rzeczy, ale jest jak jest, no. Sam filmik udostępniła również była dziewczyna Magikala, czyli Nikita. Czemu to zrobiła? W sumie nie wiadomo. Może Nikita chciała po prostu dopiec Magikalowi, że nawet Dom Dziecka nie chce jego pomocy? Kto wie. Duża część osób komentuje sprawę twierdząc, że jest to po prostu próba ocieplania wizerunku Daniela Magikala. I słysząc to, jakie podejście ma Magikal do akcji charytatywnych poza kamerami, można śmiało stwierdzić, że i tutaj również był taki jego cel. W komentarzach na Twitterze pojawiły się takie wpisy. Tu cytat. Zawsze mógł tę kasę wpłacić anonimowo, ale wtedy nie można by było budować otoczki pomocy. Totalna gra na emocjach, czy na przykład brawo dla Domu Dziecka i jak najdalej od niego. Z drugiej strony, co by nie patrzeć, każda pomoc to jednak pomoc. Czy to datek wysłany anonimowo, czy akcja organizowana pod publikę. A jakie jest wasze zdanie w tej kwestii? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. A jeżeli już jesteście w trakcie pisania komentarza, to dorzućcie parę słów więcej o nosie dramy, jaka powstała między Konopskim a No Leafem. Parę dni temu Konopski wrzucił materiał, gdzie skomentował poczynania No Leafa, który skarży się na brak współpracy, rzekomo przez swoją korektę płci. Według Konopskiego powód jest inny, a chodzi o demoralizowanie młodzieży i posiadanie OF-a. Może cię zszokuje, Noliw, ale to założenie OF-a jest przyczyną braku współprac, a nie sama korekta płci. Przypominam, że pani Noliw nagrywa Minecrafta dla dzieci, a jednocześnie promuje swoje konto na stronie, gdzie ludzie sprzedają nagie fotki i filmiki za paywallem, a na drugim kanale promuje hazardzik i kręcenie skrzynkami bez żadnej weryfikacji wiekowej. I to jest paskudne, widocznie nie tylko w moich oczach, ale również w oczach reklamodawców. Jest takie zgrywanie ofiary, że złe korporacje ustawiają sobie tęcze na profilowe, ale z drugiej strony nie dają ci współprac po zmianie płci. To jest pierdzielenie i wciskanie ludziom bullshitu. Noliw bardzo dobrze wie, dlaczego reklamodawcy się wycofali. I może w opisie pod filmami z Minecraft czy Roblox nie odsyła bezpośrednio na swojego OF-a, bo jakiś czas temu Eddie na swoje materiały zwrócił uwagę na to, że to robi, to między innymi odsyła na swój drugi kanał, który jest przesiąknięty odnośnikami na tę p***ną stronkę i nawet na filmikach swoim 10-letnim bratem pyta go, czy on zamierza zmienić płeć. Czy zamierza zmienić płeć?
A w opisie linkuję OEFA. I nie mówię, że takie otwarte mówienie o swojej przemianie jest jakieś negatywne, bo może to rzeczywiście pomóc wielu osobom. Ale jak nagrywasz content dla kidosów, to nie promuj porno platformy i hazardu. Na odpowiedź ze strony NoLifa na komentarz Konopskiego nie musieliśmy czekać długo, bo ta wrzuciła materiał z odpowiedzią na swojego TikToka. Konopski nagrał wczoraj o mnie film, więc postaram się odpowiedzieć w szorcie, mamy tylko 60 sekund, więc go. Firmy wycofały się ze współpracy. Konopski mówi, że przez OnlyFansa, ale OnlyFans powstał rok po coming out, a przez ten rok miałam duże wyświetlenia i było dograne wiele współprac. Niestety, kiedy miało dojść do współprac, firmy się wycofywały, więc ja chyba wiem lepiej, jak było. Częsty argument, że nagrywasz Minecrafta, czyli grę dla dzieci i masz OnlyFansa, to się gryzie. Lubię w to grać, sprawia mi to frajdę, a robienie fotek sprawia, że czuję się pewniejsza siebie. Więc nie wiem, czemu z jednego albo z drugiego mam zrezygnować. Szczególnie, że nie prowadzę kontentu typowo dla dzieci. Lootboxy. Nagrywam pewną stronkę, na której się otwiera skrzynki i nie rozumiem tych wszystkich moralizatorów, którzy jej nie nagrywają, ale na przykład stawiam deala z stroną bookmacherską, gdzie zachęcają do postawienia kuponu. Moje filmy mają na przykład od 5 do 10 tysięcy wyświetleń, w której gram na stronie, a ich filmy mają po 500 000. Ciekawe, czy też bardziej szkodliwe. Mój brat Konopski zarzuca, że ja próbuję wymusić na nim korektę płci. Totalnie tak nie było, wystarczy obejrzeć ten film, żeby się dowiedzieć. Ten fragment jest mega szkodliwy i poprosiłabym Konopskiego o usunięcie go, a o mnie niech mówi co chce. Sytuacja na pewno nie jest zero-jedynkowa, bo każda tematyka odnośnie płci czy orientacji jest wrażliwa i może powodować kontrowersje, które to firmy chcą jak najbardziej unikać, mimo jak deklaruje wiele firm ich otwartego podejście do świata. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kanał Ciekawe Statki, gdzie możecie zobaczyć materiał z 20 ciekawostkami na temat popularnego Titanica. Bardzo ciekawy odcinek, kliknij w odnośnik na ekranie i go obejrzyj.